Witam Was bardzo serdecznie w raporcie żeglowca. Dzisiaj tematy bardziej science fiction, ale dlaczego? Dowiecie się za chwilę. Nie przedłużając, zaczynajmy. W projekcie o żółtych stworkach zwanych minionkami dużo pod względem mechaniki się nie zmieniło. Oprócz może kilku poprawek po wyłapaniu niewielkich błędów. Za to przyszedł czas, aby w końcu po długich zapowiedziach pożegnać się z tym żółtym bohaterem. Aby nie było żadnych problemów autorskich i zastąpić go innym. Jakim? Pamiętacie, jak w pierwszym raporcie mówiłem, że chcę tworzyć dwie gry równolegle? No tak niestety nie wyszło, choć nie poddaję się i zamierzam ruszyć z tym projektem. To zostanie on wykorzystany w dodatkowy sposób. Wszyscy dobrze znacie różne uniwersa, gdzie jest wykreowany świat, w którym znajdują się różni bohaterowie, którzy żyją w różnych przedziałach czasu. Czy to Władca Pierścieni, gdzie powstało dużo gier w tym świecie, czy to Gwiezdne Wojny, gdzie są nie tylko gry, a książki, oczywiście nie wspominam o filmach, które opowiadają o różnych bohaterach na różnych planetach w różnych czasach. I to zamierzam zrobić. Wykreowałem świat, który dzieje się na naszej planecie w nieokreślonej przyszłości, w którym żyją zarówno ludzie, a przynajmniej ich część, bo świat spotka katastrofa, jak i maszyny, które posiadają własną inteligencję. I pierwszy projekt miał być platformówką przygodową, coś na kształt takich gier jak Limbo, Faced, opowiadający losy robota, który stracił pamięć i na pewno zamierzał do tej historii wrócić i stworzyć taką grę, to uznałem, że mogę to samo zrobić z tym projektem, w których gracz chodzi po labiryntach i zbiera punkty. Świat spotyka katastrofa, wojny, epidemie i tego typu rzeczy. Życie na nowo się odbudowuje, ale też trzeba posprzątać wiele miejsc z różnych śmieci i złomu po poprzednim życiu. I tu wkraczamy my, robot sprzątający, którego nazwy jeszcze nie wymyśliłem i nie ukrywam, że zawsze mam z takimi rzeczami problem. I jakby was było więcej i oglądalibyście raport, mógłbym was zapytać, jakby mógł taki robocik się nazywać. To póki co niestety odbije się echem, ale jeśli to oglądasz, to napisz w komentarzu, jeśli masz pomysł, może zmienię go nazwę, jeśli mi się spodoba, nawet po kilku miesiącach, albo dostanie ją inny robot, zobaczymy. Także wracając, zmieniłem głównego bohatera, jak i całą grafikę na bardziej post-apo, czyli pustynne, zniszczone tereny i woda niezdatna do picia, albo chemikalia, nie wiem, nie próbowałem. Nie jestem zachwycony z grafiki większości kafelków, jest mniej przejrzysta. Nie ukrywam, że robię ją kilka godzin i starają się przy tym jak mogę, ale na pewno będzie w niej jeszcze wiele zmian. Jeszcze trochę popracuję nad mechaniką gry, a potem będę marudził moim znajomym grafikom o pomoc. Jak widać, bramy są teraz laserowe i potrzebujemy do nich karty dostępu zamiast klucza. Zbieramy złom zamiast bananów, a metą nie jest flaga, a stacja ładowania. I oczywiście nie zapominajmy o naszym nowym przyjacielu, który przemieszcza się na dwóch wielkich kołach i zbiera śmieci. Powiedzcie, z jaką inną bajką wam się to kojarzy? Tak, zgadza się. Wall-E. Gdy myślałem, że wpadłem na własny pomysł, znajoma przypomniała mi, że była bajka o podobnym robocie, który posiada takie zadanie. No nic, na szczęście świat w nim przedstawiony jest inny. Oczywiście wcześniej stworzone mapy, które były tworzone w tej ładniejszej kolorystyce, tej zielonej, można nadal wczytywać bez problemu, a jedyną zmianą, jaką można zaobserwować, to jest właśnie zmiana grafiki, a cały system działa tak samo. Także to tyle w dzisiejszym raporcie. Ja zabieram się za nową mechanikę, którą mam nadzieję uda mi się zrobić do kolejnego tygodnia. Albo nawet więcej niż jedną. A jakie to będą mechaniki? Dowiecie się w kolejnym raporcie. Dziękuję, że trwaliście do końca. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!